Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS, czy to poprzez portal Magiczny Wrót, czy też stronę Tip & Donation. Linki do stron, do portali macie na dole w opisie filmu. Pamiętajcie o tym, aby kontaktowały się ze mną osoby pełnoletnie. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie, na zdradę. W kwestiach zdrowotnych mogą zerknąć, na co warto zwrócić uwagę. Nie prosimy o diagnozę, również nie prosimy o to, aby decydować w kartach, który lek jest dla Was tym skuteczniejszym. Nie powielamy tych samych pytań, nie drążymy już wraz po danej prognozie. Również, moi drodzy, tutaj pytania, które nie będą zgodne z zasadami BHP Tarota, będą przeze mnie pomijane. Również macie na dole więcej informacji odnośnie zasad. Pamiętajcie też o tym, aby w swoich SMS-kach podawać swoje imiona, swoją datę urodzenia. Również, aby jeśli pytacie o kogoś, podawać imię tej osoby i tak zwane statusy, w zależności tutaj o co pytacie, czy miłość, szukam, chcę zmienić, jestem długo samotna, jakkolwiek. W każdym razie tutaj chodzi o to, pytacie miłość czerwiec, miłość lipiec, to dostajecie bardzo ogólne informacje. Jeżeli na przykład jesteś w związku i chciałabyś tutaj sobie zobaczyć, jak ta relacja będzie wyglądała, to najzwyczajniej w świecie o to zapytaj. Im bardziej konkretne pytanie zadasz, tym bardziej konkretną i złożoną odpowiedź otrzymasz. Tak samo w historiach zawodowych. Piszesz praca czerwiec, no to też w jakiś tam sposób dostajesz ogólnikowe informacje i możesz poczuć się nie do końca usatysfakcjonowany z odpowiedzi, a tego chcemy uniknąć. I teraz tak, jak się kontaktować przez Magiczne Wrota? Macie link na dole, gdy w niego klikniecie, będziecie mieli informacje również, jaki jest koszt jednego SMS-a. Jeden SMS równa się jedno konkretnie zadane pytanie. I teraz tak, w SMS-ie wpisujecie INT.254, następnie skrót IT, później Wasze imię, Wasza data urodzenia, treść pytania. Jeśli pytacie o kogoś imię tej osoby, plus tutaj punkt zaczepienia, jeżeli zadajecie pytanie o historie miłosne czy też zawodowe. Gdy SMS jest napisany, wysyłacie go pod numer 7336. Gdy jest poprawnie on napisany, Wy dostajecie SMS-kę zwrotnego od systemu, że to pytanie zostało przekazane doradcy. Gdy ja zrealizuję filmik z odpowiedzią, wysyłam Wam tytuł filmu, w którym właśnie odpowiedź się ukazała. Jeśli chodzi o tipa, tutaj na wszystkie pytania, które kierujecie, idą z automatu do Waszych pytań, moich odpowiedzi. Jeśli tutaj szukacie potwierdzenia, na przykład, żeby wysłać Wam, niestety nie potrafią, bo nie mam tutaj możliwości opcji tekstowych wysyłania, zatem tutaj niestety sobie trzeba poszukać odpowiedzi na swoje pytanie. Na tipie piszecie swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania, jeśli o kogoś pytacie, również imię tej osoby, jeśli posiadacie datę urodzenia, super, jeśli nie, to sobie poradzę. No i punkty zaczepienia, o których mówiłam przy Magicznych Wrotach. Odpowiedzi, które są tutaj realizowane do 72 godzin, w każdym razie staram się do 24, gdy wysyłacie danego dnia do godziny 11, staram się, aby ta odpowiedź jeszcze pojawiła się tego samego dnia. Nie polecam zadawać pytanie z chwili na chwilę, czyli dzisiaj rano wysyłacie, że jeszcze dzisiaj będzie odpowiedź, bądź na jutro. Mogą się pojawiać jakieś, nie wiem, chochliki, które uniemożliwią tutaj uzyskanie odpowiedzi, no i wtedy, no co dalej? No właśnie, także tutaj właśnie to bardzo proszę też pod uwagę. Z chwili na chwilę to tak naprawdę podczas live'u piątkowego. Ci, którzy są pierwszy raz, przedstawiam się dla Was. To Rodziska Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, karty anielskie i rytuały również nie są mi obce. Idę na tipa, moi drodzy, tutaj. Postaram się w każdym razie... O, tutaj jest nawet... Tak, trochę do góry i plum. Dobra, i pytanie mam od Bartosza. Czy rozwijać dobra, która z tych opcji będzie korzystniejszą, A czy B?
Pokażcie karty, która z tych opcji będzie korzystniejszą? Która z tych opcji będzie korzystniejszą? Opcja A. Opcja B. Już mi się coś tu pokazało w tej opcji, ale zobaczymy, co tutaj karty jeszcze zarysują jako całość. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tej funkcji, karty pokazują tutaj, że jakby w danej opcji mam wrażenie, że to, co jest realizowane, nie będzie docenione. W tejże historii. I teraz tak, jest pytanie o rozwijać, tak? Opcja A. Karty pokazują tutaj, żeby zupełnie tego nie zaniechać przez jakieś lęki, obawy. Karty pokazują, że tutaj trzeba wykazywać się cierpliwością w całej tej historii. Mam wrażenie, że opcja A póki co byłaby korzystniejszą niż opcja B. Zatem tu trzeba to rozwinąć, bo to jest tak jakby takie jakby nie do końca ktoś brał to jako czynnik istotny, bo trójka kielichów mówi o tym, że w historiach zawodowo-finansowych bardzo często mówi o niedocenieniu danego produktu, tak? Tutaj nie należy gdzieś tam się zniechęcać, czy też ktoś będzie tutaj możliwie wzbudzał jakiś lęk. Tu trzeba dołożyć dużej cierpliwości, a wychodzić, nazwijmy to, z tym rozwojem i komunikacją i poprzez tą funkcję dojść do opcji B. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tutaj karty pokazują, że zbyt dużo jest niewiadomych i dyskomfortu, żeby ona była w korzyści. Według kart opcja A wygląda korzystniej. Tutaj jest wielka niewiadoma, jakieś zmiany, nie do końca tak, jak to sobie wyobrażałem. Karty też pokazują tutaj, że po czasie będą jakieś zmiany. Zatem te zmiany mogą wynikować się przez to, niż przez dyskomfort. W zależności jak tutaj lubimy pracować, czy dyskomfort jest motywatorem do działania, czy też po nitce do kłębka, to ta opcja będzie korzystniejsza, choć karty przychylniej mówią do opcji A. Pozdrawiam i powodzenia życzę. Witam, chciałabym zadać pytanie, co u mnie się wydarzy do końca 2020 roku. Bardzo ogólne pytanie, zobaczymy, co karty będą chciały na ten temat powiedzieć i czy są w życiu osoby... dobra. Co się udarzy do końca 2020 roku? To jest tak ogólne pytanie, będą bardzo ogólne informacje. Teraz tak, w czerwcu jeszcze uważać na kontrolę, być może jakieś rozmowy na szczycie, być może jakieś historie związane z szeroko pojętym intelektem, rozwojem, ale również tutaj karty pokazują, żeby zadbać o sprawy zdrowotne. Jeżeli chodzi o kwestię lipca, to tutaj karty chwytać szansę, być może jakieś zaproszenia, spotkania. W sierpniu zwracać uwagę również tutaj na coś, czego by nie odkładać na później, zadbać o układ odpornościowy. We wrześniu wykazywać się ostrożnością w kontaktach międzyludzkich, uważać na to, co podpisuje, komu co daje, bo możesz poczuć się oszukana. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj października, to karty pokazują tutaj, że na pewne sprawy spojrzysz przez innej perspektywy. Również zwróć uwagę na to, gdzie stąpasz, bo tutaj się mogą pojawić, nazwijmy to, jakieś potknięcia. A jeżeli chodzi o listopad, to tutaj możesz coś budować na stabilnych fundamentach. Również mogą to się realizować działania przyszłościowe dla Twojego rozwoju, a w grudniu patrz i zauważaj, bo karty pokazują tutaj, że możesz mieć coś pod nosem, a tego nie widzisz. I jeżeli chodzi o kwestie, czy są w Twoim otoczeniu osoby, za które powinnaś uważać, dobra. Czy są w Twoim otoczeniu osoby, na które powinnaś uważać? Pokażcie karty. Czy w Twoim otoczeniu są osoby, na które powinnaś uważać? No dobra, czy w Twoim otoczeniu jest dwójka osób, już się pokazuje w przełożeniu. Dwójka osób, która nie do końca jest z Twoją osobą szczera, ale zobaczymy, o co tu jeszcze chodzi. Tak.
I tak, jest to kobieta i mężczyzna. Mam wrażenie, że jest ktoś, kto już w jakiś tam sposób kiedyś być może próbowała ta osoba, nie wiem, czy prośby o szansę. W każdym razie karty pokazują tutaj, że coś, co się może jakby powtórzyć i uważaj na sytuacje powtórkowe. Kobieta i mężczyzna, tak, to są osoby, na które warto, abyś zwróciła uwagę. Pozdrawiam cię serdecznie. I teraz tak. To było na live, to było na live. To było na live. Dobra, czyli idziemy tu. To było na live. To też było na live. I teraz mam pytania odnośnie horoskop na 3 miesiące pod względem pracy i finansów. Joanna, horoskop na 3 miesiące pod względem pracy i finansów. Horoskop na 3 miesiące pod względem pracy i finansów. Pokażcie karty. Horoskop na 3 miesiące pod względem pracy i finansów. Pokażcie karty. Pod względem pracy i finansów. Już patrzymy. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj działań zawodowych, to czerwiec pokazuje się jakby umorzone, tak jakby nie mogły się realizować działania w tejże sferze. Karty pokazują, że tutaj będzie trzeba się wybić większą asertywnością. Karty też pokazują, że tutaj będzie trzeba wykazywać się większą systematyką, ale również nie działać tak zwanymi zrywami. Jeżeli chodzi o kwestie lipca, to już jakby w połowie lipca jest duża szansa na aktywność zawodową, do której będzie trzeba gdzieś albo dojechać, albo będzie trzeba się dojechać, douczyć na przykład. W każdym razie coś takiego się tu rysuje. Zatem piszesz tutaj, że będziesz szukała pracy, to w połowie lipca jest ta aktywność zawodowa przy tobie. Wcale bym się nie zdziwiła, że gdyby trzeba było się jeszcze gdzieś wybrać, coś nauczyć, coś tutaj douczyć. Karty też pokazują, żeby nie wykazywać się w sprawach zawodowych czymś takim, jeżeli coś ci nie podoba się, bądź w jakiś tam sposób ciebie niepokoi, to od razu to podnoś na forum, żeby nie było usprawiedliwiania pewnych działań, bo jeżeli będziesz usprawiedliwiała, bądź zobaczymy jak będzie, to będziesz rozczarowana. Bo karty pokazują tutaj, że poprzez zakładanie maski wali mi się grunt pod nogami, czyli nie czuję się stabilnie w tym miejscu, które się tu realizuje i chcę jakby zmienić system pracy. Zatem warto, żebyś widziała jak jest, a nie patrzyła jak sądzisz, że jest. Taka jest tu podpowiedź. Pozdrawiam cię. A Małgosia, jak będzie dalej się układać twoja znajomość z... Jak się będzie układać wasza znajomość? 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 Okej. Jak się będzie układać wasza znajomość? Jeżeli chodzi o kwestie waszej znajomości, karty pokazują, że tutaj będzie brakowało systematyczności i będą tak jakby przerwy między wami. Bo karty mówią o tym, że ta znajomość będzie tak zwana urywana. Karta rycerza kielichów, powroty do spraw, które wydaje się być zamknięte poprzez brak jakby konsekwencji. I karty pokazują tutaj, że jedna ze stron jest za bardzo jakby uparta i chciałaby według swoich zasad funkcjonować w tej znajomości. Zatem
zatem tak to może wyglądać, że osoba, która będzie bywała w Twoim otoczeniu, czy też w Twoim życiu, osoba, która będzie i nie będzie, czyli gdzieś tam przez, nie wiem, niedotrzymanie jakiegoś słowa, być może niesystematykę, upartość, może to powodować, że no gdzieś tam będzie zanik i ponowna aktywacja. Ta ponowna aktywacja będzie się realizowała dopóki Ty będziesz po to wyciągać rękę. Pozdrawiam Cię. Jaka była prawdziwa przyczyna jego zachowania wobec mnie? Dlaczego się tak zachował? Bo mówi, że to wszystko dla mojego dobra. Jeśli tak mówi, to warto się zastanowić. Jaka była jego prawdziwa przyczyna zachowania? Jaka była jego prawdziwa przyczyna zachowania? Tak naprawdę on uważa, że to, co robi, pozwoli Ci przejrzeć na oczy. Dlatego on tak robi, bo karty pokazują, że błądzisz i uważa, że jakieś blokady zostaną, nazwijmy to, nie wiem, czy w jakiś tam sposób zostaną tutaj pokonane. I faktycznie tak jest, bo karty pokazują, że jemu się wydaje, że pewne rzeczy po prostu będziesz dostrzegała. Tak to tutaj wygląda. Tak jakby chciał, żebyś zobaczyła to, czego nie widzisz. O, tak Ci powiem. Co mnie czeka w miłości w ciągu 12 miesięcy? Ja nie wiem, czy o to już nie pytałaś. Jeśli już pytałaś, to trzymaj się prognozy, która została Ci dana tutaj. Zatem nie powielamy tych samych pytań, a nie pamiętam, czy to byłaś Ty. Dlatego też warto... Tylko napominam, takie drążenie w miłości, jeśli już raz uzyskałam odpowiedź, to nie jest dobre. Jeżeli chodzi o kwestię miłości, po nowym roku się będzie ta sfera, nazwijmy to, bardziej aktywowała, to będzie na jakimś spotkaniu bądź coś na okolicznościowym jakby polu, nie wiem, czy to ślub, wesele, chrzciny, jakkolwiek, po nowym roku do marca mi się pokazuje, że tutaj w historiach możliwych związkowych, ale to Ty z tej relacji rezygnujesz, bo ona może Ci nie dawać tego, czego Ty byś chciała. A zatem tak, do końca roku raczej tutaj się pokazują jakieś takie stanie w miejscu, próby zmian, ale mogą się gdzieś tam one nie realizować, bo to jest tak jakby transformacja nie może się odbyć, bo albo się czegoś boisz, albo nie potrafisz czegoś zrobić i sama się ograniczasz. Po nowym roku jesteś widziana jako potencjalna partnerka do związku, a jakaś okoliczność tutaj się rysuje, być może, nie wiem, ślub, wesele, komunia, być może jakiś koncert, być może jakieś spotkanie tutaj w plenerze się będzie realizowało, ale to Ty rezygnujesz z tej relacji, bo nie spełnia Twoich oczekiwań czy też marzeń. Ściskam Cię. I pytanie jest od Ani. Mogłabyś zobaczyć, co on przed Tobą ukrywa? Czy znajdzie w sobie odwagę, odezwie się i powie, o czym wszystkim chodzi? Za dużo pytań jest w tym wszystkim i mam wrażenie, że za bardzo drążysz już, jeżeli chodzi o jego osobę. Znowu się fokusujesz. Czasem warto wykazać się cierpliwością i obserwacją. O co chodzi w tym wszystkim? Czy znajdzie w sobie odwagę i odezwie się i powie, o co chodzi, czy znajdzie odwagę i Ci powie, o co w tym wszystkim chodzi, czy jego osoba znajdzie w sobie odwagę i powie Ci, o co w tym wszystkim chodzi, czy jego osoba znajdzie... Po pierwsze, tutaj zbyt mocne jakby działanie przy nim jest poprzez to, co słyszę. Za dużo mają wpływ inni na jego decyzje tutaj, ale on to będzie zmieniał, bo karta to, co pomoże, jest zmiana struktur i w podstawie też działania i tak i powie Ci, a o co w tym wszystkim chodzi na tej zasadzie. Zatem tak, odważy się, ale to trochę potrwa. Pozdrawiam Cię.
A Magdalena, witaj jak ja. Spotkałam się dzisiaj z pierwszy raz po. Powiedz proszę, jak on mnie odebrał, co czuł. Czasem warto zapytać osoby zainteresowanej. Najprostsza komunikacja jest najlepszą. Możesz go zapytać, słuchaj, jak się czułeś? A jakie doświadczenia ci towarzyszyły podczas... Najprościej jest po prostu zapytać. Czasem jest tak, zwłaszcza przy kobietach, że za dużo się analizuje i rozdrabnia pewne sytuacje. Jeżeli ciebie coś ciekawi, jak on się czuł, to po prostu zapytaj. Jak on się odebrał, co czuł? 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 Jak on się odebrał i co czuł? Jak on się odebrał? Na dzień dobry. A no tutaj jest jakby taka większa aktywność w twoją stronę tutaj. Jeżeli to gdzieś tam było ramię w ramię, równa mi, dosłownie tak, ale on się czegoś boi. Boi się, mam wrażenie, że to, co się zadziało, zaraz pryśnie. Jest lęk przed utratą bądź przed uwolnieniem się pewnego stanu. Mam wrażenie, że on będzie wychodził również tutaj z jakąś inicjatywą, ale również karty pokazują tutaj, żebyś ty również szła z jakąś aktywnością w jego stronę. Co czuł? Podobało mu się. Karty popatrzą na... On jakby patrzy w tym samym kierunku, zatem jest to coś, co mówi o tym, że było przyjemnie, miło, jak najbardziej. I gdzieś tam będzie zastanawiał się nad wartością po tym spotkaniu waszej znajomości. Pozdrawiam cię. I Kasia, proszę horoskop ogólny na miesiąc letni, czerwiec, lipiec i sierpień. 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 Czerwiec, lipiec i sierpień, Kasia. Czerwiec, lipiec i sierpień. Kasia, jak to będzie w czerwcu? Czerwcu. Nie wiem, jeśli starasz się o powiększanie rodziny, to coś takiego się może zadziać, bądź dostaniesz informację, która mówi o tym, że gdzieś tam jakiś status powiększania rodziny jest. Może chodzić o ciążę, być może również o cesarzowa z głupcem również może mi mówić o tym, że na przykład, nie wiem, w jakiś tam sposób dobiegają końca starania się o czy to dziecko, czy to w kwestiach powiększania statusu rodziny, również jeżeli chodzi na przykład o ukochane zwierzątko, które traktować będziemy jak dziecko. No to się jeszcze w czerwcu pokazuje, ale również, że ta konfiguracja kart może mówić o tym, że zakończysz jakiś proces, nad którym być może pracowałaś jakiś czas, tak? I to będzie coś innowacyjnego, coś na nowych zasadach. Jeżeli chodzi o kwestię lipca, karty pokazują tutaj, że warto komunikować się w sprawach emocjonalnych, to jak się czujesz, ale również warto tutaj działać przez pryzmat tego, jak ty czujesz, a nie jak ci inni każą, bo wtedy nie będziesz czuła się szczęśliwa w aspekcie ogólnym, jeżeli mówimy o uczuciach, czy to partnersko-związkowych, czy to generalnie, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie. Również karty pokazują tutaj, żeby nie dzielić skóry na niedźwiedziu, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Jeżeli chodzi o sierpień, karty pokazują, że jakieś umowy mogą się spóźniać, być może jakaś transakcja, kupna, sprzedaż, być może z pracą coś, może być również historia, że wstrzymuje się jakaś umowa tutaj. Jeżeli w jakiś ten sposób chciałaś działać na swoim, bądź działasz na swoim, to jakieś transakcje, bądź umowy będą... Żeby się z czymś nie spóźnić, jeżeli będziesz starała się o dotację, o doposażenia, to żeby o czymś nie zapomnieć, z czym się nie spóźnić, bo mi się pokazują przy tobie jakieś pieniądze urzędowe tutaj, być może doposażenia, być może nowa praca, bądź nowy kierunek działania zawodowy w tym czasie. Tak mi się to tu pokazuje. Pozdrawiam cię serdecznie. Idę na magiczne wrota. Na magicznych wrotach mam pytanie od Iwony.
Czy ten prawnik dokończy Twoją sprawę? Czy on dokończy tą sprawę sporną, czy wyznaczy zastępstwo? Czy jego osoba zakończy tą sprawę? Czy dokończy sprawę? Czy jego osoba dokończy sprawę? Czy jego? Co jest za? Co jest przeciw? Karta rada. Mam wrażenie, że będzie się kimś posiłkował. Nie wiem, czy wyznaczy zastępstwo, ale jest posiłkowanie, bo tutaj karty pokazują, że będzie trzeba tu działać jakby... jakby coś trzeba było obejść. O, może w ten sposób. Zatem może się kimś posiłkować, ale finalnie jakby historia jest na Twoją korzyść. Pozdrawiam. I tutaj, tu jest pusty SMS, tu live, a to było po live'owe, kiedy podejmie kroki powrotu do, dlaczego wy piszecie w trzeciej osobie, nie rozumiem tego, może mi wyjaśnicie, bo dla mnie to jest dziwne, ale... W żaden sposób nie chcę, żebyście się czuli atakowani, ale ja ostatnio zauważyłam taką tendencję, co czuje Kamil do na przykład, nie wiem, Kunegundy, żeby nie było, że kogoś tutaj wyznaczam. Jakie ma uczucia osoba X do i tutaj? Albo tak samo, jakie podejmie kroki powrotu do... piszecie do i jest imię, zamiast do mnie i pisać wtedy swoje dane. Takie mam wrażenie, jakbyście pisali w trzeciej osobie. Dla mnie to jest zaskakujące, bo jakby jakie kroki on podejmie w stosunku do mnie, tak? Czyli on, pan X do mnie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, skąd jest potrzeba zwrotu w trzeciej osobie. Ja czegoś po prostu nie rozumiem. Chciałabym to ogarnąć w głowie. Może mi pomożecie, skąd taka potrzeba? Tutaj, bo mnie to zastanawia, dlaczego ktoś pisze w osobie trzeciej. Okej, no dobra. To patrzymy, kochana. Jakie podejmie kroki powrotu do ciebie i jaki będzie to pierwszy krok w moim kierunku? Nie wypowiadam dat urodzenia w ogóle, a tutaj. Jaki będzie, kiedy podejmie kroki powrotu? Kiedy podejmie jego osoba kroki do twojego powrotu do ciebie? Tak, bo rozumiem, że to ty, tak? Jesteś... Okej. Kiedy? A w okolicach, jeśli się to już nie zadarzyło, nie wydarzyło, to karty pokazują w drugiej połowie, bo w drugiej połowie lipca mnie się tutaj pokazuje i jest to zdefiniowane jakby jaki to będzie pierwszy krok. Nie rozumiem, o co pytasz, ale jest jego aktywność, nazwijmy to, osobista. O, może tak. Pozdrawiam Cię. Mam nadzieję, że wystarczająco anonimowo. Idę dalej. Kiedy wyjdę za mąż za? Wtedy, kiedy Wy to ustalicie. To jest chyba najprostsze rozwiązanie, prawda? A tutaj, jeżeli nie wiesz, kiedy wyjdziesz za mąż za jego osobę, to zastanów się, czy wszystko w porządku jest w Waszej relacji, skoro nie ustaliliście daty. Okej. Kiedy jest możliwe, abyś wyszła za mąż za jego osobę? Kiedy wyjdziesz za mąż za jego osobę? Kiedy wyjdziesz za mąż? A...
I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie tutaj, nazwijmy to legalizacyjne, to karty pokazują do 2 lat jako to czynnik możliwy, ale karty też pokazują tutaj w całej tej historii, żeby Was nie poróżniły albo sprawy pracy, albo sprawy finansów, bo jest możliwość, ale żeby czasem nie było tak, że nie mam tutaj legalizacji takiej, która nazwałabym ślubem w kościele, to tego nie widzę. Jest tutaj jakieś określenie, które nazwałabym podpisaniem, że możliwa będzie to legalizacja. Legalizacja, która mówi o tym, że nie wiem, czy to będzie w jakimś urządzeniu, w jakimś urzędzie, czy to będzie, nazwijmy to, transakcja wiązana, bo tak mi się to tutaj jakby rysuje. W każdym razie do 2 lat, nie za, tylko do 2 lat. I karty pokazują od 1,5 roku do 2 lat. Pozdrawiam. Pamiętaj o tym, o ile Was nie poróżnią sprawy właśnie te, nazwijmy to, zawodowo-finansowe. Ewa, bardzo proszę o poradę, czy powinnam zawalczyć o ten związek? Nie mogę Ci mówić, co powinnaś. Mogę sprawdzić, czy to jest w korzyści. Dobra. Czy warto, abyś walczyła o ten związek? Czy to jest dla Ciebie korzyść? Czy to jest korzystne, abyś zawalczyła o ten związek? Czy to jest korzystne, abyś zawalczyła o ten związek? Czy to jest korzystne, abyś zawalczyła o ten związek? Jak jest na dzień dobry? Niby wartość się pokazuje, ale echo przeszłości mi tutaj przeszkadza. Tutaj bardzo mocno ktoś tu może chcieć mieszać między Wami. Ja powiem Ci tak, ja mam wrażenie, że ta historia finalnie i tak się zakończy. Dlaczego? Bo tutaj jakby Twoje same starania mogą być niewystarczające, bo ktoś tu się wtrąca i mi się tu wtrąca jakiś mężczyzna. W całej tej historii. Zatem tak, jest niby wartość pokazana tej relacji. Karty pokazują, że jakby ten mężczyzna również w jakiś sposób nie docenia tej relacji. Karty pokazują, że starania mogą zakończyć się, bo będzie ciągła jakby walka i szarpanina. Jeżeli chcesz się szarpać w tym związku, to owszem, czy też w tej relacji. Jeśli nie, to trzeba zmienić jakby schemat działania, bo ja nie, jak ja mam, co nie jest nieuniknione, jest dziewiątka mieczy, a dziewiątka mieczy bardzo często mówi o śmierci w danej sytuacji, czyli śmierci związku. Gdybyś, nie wiem, zapytała się, czy dostaniesz umowę o pracę, to karty też by pokazały śmierć tej umowy, takiej, nazwijmy to, zamknięcie pewnych struktur, których już może nie udać się odbudować, tak? Bo to zamyka. Zatem mam wrażenie, że w obecnym schemacie zachowań nie jest to w korzyści. No, pozdrawiam. Okej. Hej Madziu, zobacz, czy on chce być ze mną i będzie pojednanie, czy całkowicie się wycofa. Być z Tobą i będzie pojednanie, czy całkowicie się wycofa? Czy on... O, chcę być z Tobą. Co jest za? Co jest przeciw?
Katarata. Ja mam wrażenie tutaj, że jemu trzeba w jakiś ten sposób też zaimponować. Ktoś mu jakby źle doradza, bądź w ogóle się wtrąca. Karty pokazują, że on na razie jakby ma takie nierealne oczekiwania w stosunku do osoby, z którą chciałby funkcjonować. Czy nastąpi pojednanie? Mam wrażenie, że tak, i będzie to w historii grupy ludzi, czy też w jakimś otoczeniu, czy też poprzez... Karta Rada, karta Gwiazdy mówi o tym, że ty masz błyszczeć i nie masz się kajać, jeżeli chodzi o jego osobę. To ty masz być gwiazdą w tej relacji, tylko żebyś znowu nie przesadziła, bo to nie o to chodzi. Karta Gwiazdy, doceniaj swoją wartość, bo brak jakby docenienia swojej wartości powoduje takie, a nie inne sytuacje również. Ale karty pokazują, że on ma jakieś nierealne oczekiwania, ale również ktoś mu błędnie tutaj podpowiada, stąd te w głowie mylne założenia. Finalnie może być pojednanie, całkowitego wycofania na ten moment nie mam pokazanego. Nie drąż we wróżbach już. Czy on jest mną zainteresowany? Czy on jest tobą 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 zainteresowany? Sprawdź generalnie, czy on jest osobą wolną, bo on mi się pokazuje jakby przynależny do kogoś. Mogą to być bardzo mocne więzy rodzinne, które mogą powodować blokowanie się na otwarcie, bądź został mu już wyznaczony wybór, bądź jakieś standardy w historiach, nazwijmy to partnerskich. Tutaj jego osoba z jednej strony by chciała iść w twoją stronę, a w drugą jakby nie do końca mógł. Zatem to, że jest oko zerknięcia na twoją osobę, nie oznacza, że on w tym wytrwa. A i tu raczej ostrożnie. Pozdrawiam. Tutaj. A witam, Maciu. Sprawdź, czy dojdzie szczęśliwie. Jakieś kwiatki tu powychodziły. Sprawdź, czy dojedziesz szczęśliwa w... Byłam tam. To były moje pierwsze wakacje jeszcze wtedy z chłopakiem aktualnym, w sensie mężem. Dobra. Czy dojedziesz szczęśliwie tam? Czy dojedziesz szczęśliwie tam? Czy dojedziesz tam? Jakaś jest blokada, sprawdź się środek transportu, który masz się wybierać, bo jest jakaś blokada i niemożność jakby realizowania tego, o co pytasz tutaj. To jest pierwsza tutaj ograniczenia, jakaś niemożność, jakby ze startem w ogóle mi się tu pokazało. Gdy to już przeskoczysz, wtedy będzie szczęśliwość. Tak. Ale na początek tu karta ósemka mieczy może mówić o ograniczeniach, które mogą być jakby powodem tego, że start może być trudny, ale generalnie jest to coś, co jest w pozytywie ukazane. W jedną i w drugą stronę nie widzę jakichś tutaj sytuacji, które miałyby Cię niepokoić, ale sprawdź środek transportu, którym masz się poruszać, ze względu na to, że jest jakaś blokada, może jakaś ukryta usterka, która Ci być może spowoduje zatrzymanie, ale nie mam jakichś tam strasznych rzeczy, które miałyby się realizować, zatem na spokojnie. Maciu, sprawdź mi, kiedy uda mi się poznać kogoś do związku i gdzie go poznam. No zobaczymy, co karty będą chciała, kochana, pokazać i ile. Kiedy uda Ci się poznać kogoś do związku? Kiedy uda Ci się poznać kogoś do związku? Pokażcie karty. Kiedy uda Ci się poznać kogoś do związku? Kiedy uda Ci się poznać kogoś do związku? Kiedy uda Ci się poznać kogoś do związku?
Już mi się ktoś pokazuje tobą zainteresowany, ale gdzieś tam jest bierny, tak jakby nie miał możliwości, bądź wydaje mu się, że nie może w twoją stronę zmierzać. Jest to ktoś z twojego otoczenia. W okolicach do marca przyszłego roku, czyli w okolicach od grudnia do marca, czyli od grudnia tego roku do marca przyszłego roku, masz szansę poznać kogoś do związku. Może to być albo w jakimś dużym budynku, wysokim budynku, również może to być budynek i historie zawodowe, doszkoleniowe. Na przykład bądź będziesz się czegoś dowiadywała w tym budynku, czegoś uczyła. Zatem tak mi się to pokazuje. Ta osoba będzie troszkę starsza od ciebie. Pozdrawiam cię. Tu pytanko. Rozkład na czerwiec, lipiec, sierpień. Szczególnie chodzi mi o sprawy finansowe. Maria. Czerwiec, lipiec i sierpień, sprawy finansowe. 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 Pokażcie. Czerwiec, lipiec i sierpień, sprawy finansowe. Maria. Jak będą w czerwcu wyglądały? Jakieś umowy, być może jakieś wiadomości będziesz dostawała na temat jakichś kwestii urzędowych, administracyjnych, będzie trzeba o coś powalczyć, będzie trzeba się gdzieś wybrać, ale również coś pozmieniać w trakcie, nie, czy to rozliczeń, czy też w jakiś ten sposób transakcji tak zwanych wiązanych. Jakieś sprawy urzędowe, administracyjno-urzędowe, ale i pieniądze albo z dotacji, albo jakieś pożyczki, kredyty, jeśli się o nie starasz, ale karty pokazują, że to taką sekwencja zdarzeń, czyli tak, jakaś pożyczka, dotacja, jakieś pieniądze urzędowe mogą spowodować jakiś kłopot. Zatem nad tym warto by było się też zastanowić. Również trzeba być w tej całej konfiguracji, nazwijmy to asertywnym. Gdyby to miało oznaczać, że nie wiem, w historiach pracy idziesz w budżetówkę, to też to się tak pokaże. Może pojawić się jakiś kłopot i będzie trzeba wykazać się asertywnością, czyli nie rezygnować, a gdzieś tam działać argumentami. Jeżeli chodzi o sierpień, karty pokazują tutaj, że los będzie ci przychylny, że tak jakbyś miała wrażenie, że kręcisz się w kółko, ale finalnie sobie poradzisz z całą sytuacją i jesteś pokazana w finansach, w historiach stabilnych. Jeżeli miałabym mówić ogólnie jeszcze, to karty pokazują przede wszystkim, żebyś w sierpniu zwróciła uwagę na górne drogi oddechowe i sprawy hormonalne, bo mogą powodować tutaj jakieś rozstrojenia. Ściskam. Idę dalej. Jeszcze dwa pytania mam. Anna. Kochana Madziu, co myśli o mnie, co czuje, co zamierza po wczorajszym dniu i waszej rozmowie? Dobra. Okej. Dobra. Co myśli, co czuje, a co zamierza. Jeżeli chodzi o zamiary, to ma jakieś przyblokowane, bądź gdzieś tam nie będzie potrafił czegoś przeskoczyć. Jeżeli chodzi o uczucia, to w jakiś ten sposób analizuje emocje, bo karta rycerza mieczy mówi o tym, że gdzieś tam jest ta konwersacja wewnątrz w uczuciach. Analizuje emocje, tak bym powiedziała. Ale w głowie jest karta królowej kielichów. Królowa kielichów, jeżeli mówi o głowie, to myśli o tobie, analizuje, ale nie umie czegoś przeskoczyć. Tak jakby coś po tej rozmowie spowodowało, że on może nie dać z czymś rady, bądź nie potrafić czegoś zrobić. Takie mam wrażenie. Pozdrawiam cię. I ostatnie pytanko na dzisiaj to... Dzień dobry, proszę horoskop na ten tydzień. Jak zwykle emocje, zdrowie, relacje. Po
pokażcie karty, horoskop na ten tydzień. Pokażcie karty, horoskop na ten tydzień. Pokażcie karty, horoskop na ten tydzień. Horoskop na ten tydzień. Możesz poczuć takie ogólne osłabienie, tak jakby taki leniwy start, o może w ten sposób, ale również układ odpornościowy warto budować, bo on mi się pokazuje tutaj jakby zdrowotnie troszkę słabiej. Górne drogi oddechowe i nazwijmy to środek tygodnia pokazuje mi się w dużej wartości, ale również dostaniesz jakieś ważne informacje, bądź pogłoski, bądź plotki, które wzbijają wartość również Twojej osoby. W całej tej historii. Wyjazdu póki co nie widzę, żeby miał się weekendowy realizować, ale pozytywne wiadomości w aspektach właśnie tych finansowo-zawodowych, ale również praca nad sobą w jakiś tam sposób, żeby nie została zaniechana. Czyli pracuj nad sobą, bo karty pokazują, że możesz chcieć oddać od tego, co sobie wypracowałaś, żebyś się tym działaniom nie poddała. O, może tak tutaj. Zatem w tym tygodniu układ odpornościowy wzmacniasz. Informacje, które otrzymujesz, wartościowe. No, pozytywne wiadomości również w aspekcie finansów, pracy bądź poprawy jakości jestestwa finansowo-zawodowego i żebyś pracowała nad tym, co już robisz, czego dokonałaś, żebyś nie odpuściła czegoś. Wyjazdu nie widzę tutaj. Bez zmian w schematach zachowań, rzecz jasna. Kochani, i to byli wszyscy na dzisiaj, zatem ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W czwartek nie ma Waszych pytań, moich odpowiedzi, bo jest święto. Będę Was informowała, czy w piątek jest live, bo nie wiem, czy będę robić, czy też nie. No to ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Całuję. Pa, pa.